Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test najnowszej kolekcji od Glam Shopu we współpracy z Martą Miss Donchelitą. Dzisiaj przetestuję dla Was właściwie całą kolekcję, na pewno będą swatche wszystkich produktów. Oczywiście w tym makijażu nie uda mi się użyć wszystkich produktów do ust, czy też wszystkich cieni w płynie, ale przetestowałam naprawdę większość kolekcji. Jedyne czego nie przetestowałam podczas robienia makijażu to gąbeczki i puszka. Gąbka jest tak samo miękka jak wszystkie inne od Glam Shopu. Po prostu stwierdziłam, że troszeczkę przyspieszę ten test, jeśli podkład nałożę wcześniej, także właściwie makijaż zacznie się od wykończenia twarzy paletą do twarzy. W skład w kolekcji wchodzi oczywiście paleta cieni, która ma 12 cieni i mamy w palecie 8 cieni matowych i 4 cienie błyszczące, 3 cienie kremowe, 2 kredki do ust, 1 kredkę do oczu oraz 3 produkty do ust, także kolekcja jest całkiem spora. Będą oczywiście swatche wszystkich produktów podczas robienia makijażu, także cóż, nie chciałabym już przedłużać, zapraszam Was bliżej siebie i przechodzimy do testu najnowszej kolekcji od Glam Shopu. Pamiętajcie o kciukach i zapraszam Was serdecznie do oglądania tego odcinka. Zacznijmy sobie od makijażu twarzy. Na buzi mam już korektor, podkład, wykończyłam brwi i nałożyłam puder rozświetlający. Zaczniemy sobie od paletki do twarzy. Jest to paletka o nazwie Roma, w której znajdują się 4 produkty do wykończenia twarzy. Mamy rozświetlacz o nazwie Błysk, mamy taki energetyczny róż, dosyć jasny, rusałka oraz 2 bronzery. Jeden w takim chłodniejszym odcieniu, drugi bardziej neutralny. Bardzo podoba mi się to, że w tej palecie Marta ujęła wszystkie produkty do makijażu twarzy. Natomiast czego mi brakuje w tej palecie, to na pewno, że nie ma tutaj lusterka. Ja najpierw użyję sobie bronzera Helios, żeby delikatnie ocieplić buzię. A jak będę chciała mocniej troszeczkę, to myślę, że ten bronzer będzie mocniejszy. Tak, zaczynamy sobie od tego bronzera Helios. Fajne jest to, że się nie sypią, to już zauważyłam podczas swatchowania. Daje takie delikatne ocieplenie buzi, bardzo ładny. Fajnie równomiernie się rozprowadza i daje naprawdę subtelny efekt. Troszeczkę sobie jeszcze go dodam. Bardzo ładny, subtelny bronzer, na pewno ekstra dla bladziochów. Podoba mi się, że nie ma osypu, ale pigment jest bardzo delikatny. Także tutaj dla osób, które nie chcą sobie zrobić krzywdy bronzerem, myślę, że będzie super. To co myślę, że dołożymy sobie odrobinę tego bronzera Natural. Fajnie tak miękko, przyjemnie rozprowadzają się te bronzery. Jeśli chodzi o mnie, mógłby być jeden kolor troszeczkę ciemniejszy, natomiast zdecydowanie są produkty dla osób, które nie chcą sobie zrobić krzywdy. Jak widziałyście, tutaj nie było właściwie żadnych problemów z roztarciem tych produktów. Tych produktów fajnie się budują i jest taki subtelny, miękki wygląd na skórze. Jedyne co, fajnie by było na przykład, jakby były tak odrobinę bardziej może satynowe. Ja jednak już się przyzwyczaiłam do konturowania na mokro, które daje mi troszeczkę taki bardziej satynowy wygląd, a tutaj jednak mamy takie pudrowe dosyć wykończenie, także dla kogoś, kto lubi rozświetlające jakieś produkty, bronzery, żeby były lekko satynowe, to zdecydowanie to bronzery nie są. I przechodzimy sobie do różu. Róż ma dosyć taki intensywny różowy kolor i faktycznie, no zobaczcie tutaj na policzek, dosyć mocno się przenosi ten pigment. Jest taki odświeżający. No i sprawdźmy rozświetlacz. Chyba najbardziej na niego czekam. No bardzo ładny, złocisty rozświetlacz. Jest bardzo gładki, więc trzeba tutaj wpracować go w pędzel. Tak, żeby fajnie go przenieść na pędzel i później na skórę. Myślę, że jest to rozświetlacz, który odrobinę może podkreślać niedoskonałości, bo jak patrzę na policzek, to faktycznie te doskonałości delikatnie gdzieś tam się odbijają tak przy świetle, ale ogólnie kolor jest bardzo ładny, bardzo fajne, takie zgaszone złoto.
Przechodzimy do makijażu oczu i mamy tutaj kilka produktów. Przede wszystkim trzy cienie w płynie, co nie ukrywam, ogromnie mnie cieszy. Ja zrobiłam sobie już tutaj przed chwilą swatche. Uważam, że to są jedne z piękniejszych odcieni, jakie Glam Shop wypuścił. Ten róż jest po prostu cudowny, taki neutralny, bardzo ładny odcień pudrowego, takiego brudnego różu. Przepiękny bakłażanowy odcień, super na pewno do robienia kreski. Myślę, że bardziej może się sprawdzić na jesień niż na wiosnę do robienia kreski. I trzeci, przepiękny taki trochę brownie brąz, tak bym powiedziała. Naprawdę bardzo ładny odcień brązu. Także ogólnie uważam, że te cienie w płynie mają przepiękne odcienie i tak jak już Wam wspomniałam, jedne z ładniejszych odcieni, przynajmniej jeśli chodzi o róż, jakie są, wydaje mi się, wypuszczone właśnie przez Glam Shop, jeśli chodzi o cienie w płynie. I gwiazda oczywiście kolekcji, czyli paleta Ballada. W palecie mamy 12 cieni, nie ma lusterka. Jeśli chodzi o podział cieni, to tutaj w palecie mamy 12 cieni, z czego mamy 8 matów i 4 błyski, co nie ukrywam, bardzo mi się podoba. I w palecie oprócz brązu, brudnego różu, takiego trochę buraczkowego koloru, mamy też neutralne brązy, ten jest troszeczkę cieplejszy. Mamy też błyski chłodniejszy, tutaj w zaufanie, ten jest różowy, a ten jest złoty. Jeśli chodzi o tę zieleń, jest to myślę dosyć ciekawe przełamanie palety. Planu jako takiego na zrobienie makijażu tą paletą za bardzo nie mam. Przyznam się szczerze, że zobaczymy, co mnie tam poniesie. Kusi mnie bardzo, żeby zrobić makijaż w różach, ponieważ ten pudrowy róż bardzo mi się podoba. Nakładam sobie korektor z Too Faced jako bazę i na pewno użyję cienia w płynie. I myślę, że zacznę sobie od tego różowego cienia w płynie. To jest cień o nazwie Tulia. I nakładam sobie w zewnętrznym kąciku. I rozcieram, jak zwykle, granice. Tutaj widzę, że cień się tak samo fajnie rozciera, jak inne cienie z Glam Shopu w płynie. Także super. I zacznę sobie cieniowanie oka od cienia Szaleństwo. Bardzo mi się podoba ten odcień. I teraz biorę cień Zmysłowość i będę sobie blendować granice tego ciemnego cienia. Tutaj nie przejmujcie się, że mam taką plamkę, po prostu mam taki suchy placek na skórze. Coś mnie albo uczuliło, także już od kilku dni w każdym makijażu się niestety z tym zmagam. Także to nie jest dziura, to po prostu tak się cień osadza, zarówno ten wpłynie. To tylko chciałam Wam powiedzieć, bo może to wyglądać jak plama, ale tu tak naprawdę wszystko się super rozciera. Tylko po prostu w tym miejscu mi się ten cień zbiera. Tylko w tym miejscu właśnie, ale to nie jest wina na pewno cieni, bo już robiłam kilka makijaży i w każdym niestety to wygląda tak samo. Powiem Wam, że bardzo ładnie wypadają te cienie właśnie nałożone na tę bazę w tym różowym kolorze. To są takie pudrowe róże. Wychodzi z tego taki pudrowy makijaż. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka. Nie ukrywam, że ostatnio trochę się zawiodłam, na przykład przy palecie Patrick Ta, bo miała być utrzymana właśnie w takiej pudrowo-różowej kolorystyce, a wypadała bardzo, bardzo ciepło. I przepięknie się blendują te cienie. No szkoda, że tutaj mi się to nie przykleja, ale nic na to niestety nie poradzę. Wezmę teraz Glam Glue. I będę nakładać cień Marzenie.
ładniutki. Przepiękny błysk, naprawdę zobaczcie jak to się mieni, cudowny. I we wnętrznym kąciku pójdziemy sobie z jasnym cieniem o nazwie Niewinność. Taki beżowy cień jak najbardziej w takiej ślubnej palecie super się sprawdzi. I myślę, że teraz skorzystam z drugiego cienia w płynie i wezmę ten czekoladowy. I zrobię sobie kreskę. Idealnie ten kolor pasuje tutaj do tych cieni. Uważam, że przepięknie się komponuje ten czekoladowy cień w płynie do tego makijażu. Bardzo, bardzo podkreśla i tutaj super to wszystko razem wygląda. I jeszcze w zewnętrznym kąciku nałożę sobie cień na zawsze, tak żeby delikatnie rozblendować ten cień. Wytuszowałam rzęsy, dokleiłam kilka kępek i przechodzimy do dolnej powieki. I na dolnej powiece również nakładam cień w płynie. Ten sam pudrowy róż. W kolekcji są również trzy kredki, z czego jedna jest do oczu o nazwie Sol. Jestem jej bardzo ciekawa, jeśli będzie tak trwała, a myślę, że będzie, tak jak te kolorowe kredki, to super. Będę na pewno ją testować przez dłuższy czas. Odcień bardzo ładny, taki cielisty, nie za jasny, raczej taki spokojny. I nakładam sobie na linię wodną. Dokładam sobie odrobinę jeszcze tego cienia ciemniejszego w płynie w zewnętrznym kąciku. I rozetrę cieniem na zawsze. A następnie blenduję sobie cieniem zmysłowość. I cóż, chcę zaryzykować i nałożyć cień spontaniczność, czyli tę zieleń, w wewnętrznym kąciku tutaj bliżej na dolnej powiece. Śliczny jest odcień tej zieleni i odrobina jeszcze tego jasnego, beżowego cienia. Zostały nam usta. Do ust mamy 5 produktów. Są to m.in. dwie kredki, pokażę Wam swatche. Zaczniemy sobie od kredki o nazwie Flora. Ta kredka wygląda tak, a druga to kredka Diana. I ja już widzę, że bardziej mi się będzie podobała Diana. Jest taka chłodniejsza, także zdecydowanie tutaj wpisuje się bardziej w moje gusta. Myślę, że do tego makijażu też będzie bardziej pasować Diana. Bardzo ładny odcień. Jedna z nich jest ciemniejsza i ma odcień takiej malinowej czerwieni. I ja powiem Wam szczerze, do swojego ślubu miałam czerwone usta, także dla mnie jak najbardziej taka pomadka jako ślubna mogłaby być. A druga pomadka o nazwie Luna, taki odcień nudziakowy po prostu i na swatchu prezentuje się tak. Także myślę, że w tym makijażu postawimy na takie nudziakowe usta, a myślę, że na pewno w przyszłości będę też testować ten drugi kolor.
Fajna, komfortowa kredka, nie jest bardzo twarda, nie jest też miękka, więc dobrze się nią pracuje na ustach. Jeszcze jest błyszczyk w tej kolekcji, natomiast błyszczyka chyba nie będę używać, zrobię tylko swatcha. Błyszczyk wygląda tak, ma delikatny taki żółty kolor, tak bym powiedziała, nie wiem jak będzie wyglądał na ustach, drobinki, taki subtelny, także to jak to co lubi, natomiast ja myślę, że w tym makijażu najbardziej mi będzie pasowała ta pomadka. Bardzo piękne odcienie, myślę, że idealnie wpasują się w taki vibe właśnie ślubny. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że ten test Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej kolekcji, czy podoba Wam się ten makijaż i czy macie jakieś produkty z tej kolekcji. I teraz pokrótce powiem Wam, jak mi się z tą kolekcją pracowało i co mi się najbardziej podoba. Jeśli chodzi o paletę cieni, uważam, że kolorystyka jest naprawdę przepiękna. Makijaż, jak widzicie, wyszedł w takich pudrowych różach, naprawdę wygląda cudownie ta kolorystyka. Górna powieka, jak blendowałam te cienie, bardzo mi się już na wstępie podobały, jak one się ze sobą łączą i to jak właśnie wyglądają na oczach. Są to takie prawdziwe, brudne róże, także zdecydowanie super. Kolorystyka tej palety jest dla mnie kompletna. Ja uwielbiam takie kolory, uwielbiam takie odcienie, uwielbiam róże. Wszystkie tak naprawdę cienie błyszczące i kolorystyka bardzo mi się podoba. Fajnie, że są to turbopigmenty, przepięknie się błyszczą, jak widać na załączonym obrazku, także paleta cieni naprawdę mega wpisuje się w moje gusta i palety na pewno z chęcią będę używać na klientkach, przy makijażach ślubnych na pewno, czy też przy makijażach okolicznościowych. Jeśli chodzi o palety do twarzy, to kolory są ogólnie bardzo ładne, ale paleta jak dla mnie jest troszeczkę zbyt delikatna. Wydaje mi się, że spokojnie ja mogłabym mieć mocniejsze odcienie. Też fajnie by było, jakby na przykład te produkty były delikatnie rozświetlające, żeby był delikatnie rozświetlający bronzer czy też róż. Mi zdecydowanie wtedy ta paleta przypadłaby może bardziej do gustu. Ona nie jest zła, bardzo fajnie się pracuje z tymi cieniami, więc jeśli ktoś szuka matowych produktów, matowego bronzera, matowego różu, to naprawdę są to fajne jakości produkty, dodatkowo się nie sypią, więc bardzo fajnie się z nimi pracuje. Natomiast ja jestem w ostatnim czasie fanką po prostu konturowania na mokro i lubię bardziej takie świetliste, mokre wykończenie, więc musi tutaj brać pod uwagę, że jest to jednak dosyć jasna paletka, ale intensywność da się budować. Rozświetlacz bardzo mi się podoba, bo jest w kolorze takiego zgaszonego złota, także zdecydowanie super. Natomiast tak jak Wam mówiłam, podczas makijażu trzeba uważać, ponieważ może delikatnie nie podkreślać jakieś niedoskonałości. Jeśli chodzi o cienie w płynie, to moim zdaniem są absolutnym sztosem te kolory. Uwielbiam już przy pierwszym makijażu, pokochałam tę kolorystykę. Naprawdę cudowne kolory, bardzo fajnie się rozcierają, tak jak wszystkie cienie w płynie od Glam Shopu. Świetnie robiło się tym cieniem brązowym kreskę w płynie i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, kiedy użyję tego trzeciego cienia, czyli Gaia. Myślę, że on się świetnie sprawi na okres taki jesienno-zimowy, taki bakłażanowy, przepiękny kolor, naprawdę cudowne kolory i fajna bardzo konsystencja. Kredka do oczu, bardzo fajna, myślę, że będzie się tak samo super trzymać jak te kredki Long Lasting. Na pewno za jakiś czas Wam dam znać, jeśli będę je używać regularnie, to na moim kanale używam kosmetyków też do innych makijaży, więc na pewno zobaczycie, na pewno będę Wam o tym mówić. Jeśli chodzi o konturówki, bardzo fajna konsystencja, przynajmniej te konturówki, które ja używałam, czyli Diana. Oba kolory są fajne, natomiast ta Flora jest troszeczkę cieplejsza, więc tutaj do takich cieplejszych makijaży to akurat fajnie mi się wpasowała ta Diana, ale bardzo fajna konsystencja, nie są zbyt miękkie, ani też za bardzo twarde, także super się rozprowadzają po ustach. Jeśli chodzi o matową pomadkę, ona jest bardzo komfortowa, ja nie czuję tutaj żadnego dyskomfortu na ustach, wygląda bardzo ładnie, ogólnie ten odcień naprawdę jest przepiękny, także myślę, że będę z chęcią korzystać. Jeśli chodzi o taki produkt, z którego ja nie do końca pewnie będę korzystać, to jest to błyszczyk. On ma taką delikatną drobinkę, ale nie do końca może mnie przekonuje ta kolorystyka. Zobaczymy też na ustach, bo myślę, że jakby nałożyła ten makijaż, może ten kolor nie byłby za bardzo widoczny, natomiast zobaczę, jak po prostu ten błyszczyk będzie wyglądał na przykład z konturówką albo solo, czy ten żółty kolor się będzie bardzo wybijał, także na pewno dam Wam znać za jakiś czas. Ogólnie matowe pomadki mają bardzo ładny kolor i też jest fajna konsystencja. Także tyle, jeśli chodzi o tę kolekcję. Uważam, że jest naprawdę przepiękna. Bardzo serdecznie gratuluję Marcie stworzenia takiej pięknej, ślubnej kolekcji. Mam nadzieję, że jeśli kupicie sobie coś z tej kolekcji, to będziecie równie zadowoleni.
zadowoleni jak ja. Uważam, że naprawdę kolekcja warta Waszej uwagi. Właściwie nie ma tutaj takiego produktu, który jakoś bardzo by mi się nie podobał, także myślę, że możecie brać to, na co macie ochotę. Ja jestem bardzo zadowolona z tych kosmetyków i na pewno najchętniej będę korzystać z tych cieni w płynie oraz z palety. Także jeśli miałabym wybrać dwa produkty, na pewno byłaby to paleta cieni i te cienie właśnie w płynie. Także cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tej kolekcji i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku i następny będzie na pewno test palety Maxmo Spring Flowers. Już czeka na test ta paleta, natomiast nie miałam po prostu aż tyle czasu, żeby zmontować taki odcinek, bo on zajmuje mi troszeczkę więcej czasu niż jeden makijaż, także jeszcze chwilkę musicie poczekać, ale myślę, że już niedługo, czyli w środę, pojawi się odcinek właśnie z paletką Maxmo Spring Flowers. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!